Ciężko opowiedzieć w ogóle te 20 parę lat, ciężko opowiedzieć to, Wiem. usystematyzować, opowiedzieć to. Nie da się tak, ja rozumiem, że tutaj ludzie, którzy obserwują, którzy znają sprawę Iwony, którzy gdzieś tam chcą się dowiedzieć, że coś im tam może nie wiedzą, nie rozumieją, bo to jest bardzo zawiła sprawa. To jest sieć tych wszystkich powiązań, układów, mnie samą przeraża. Ja się skupiam na tym, że chciałam poznać prawdę, kto tego się dopuścił. Natomiast tu wychodzą kolejne rzeczy, tak, jakieś powiązania. Ja w to nie brnę. Dla mnie to nie jest po prostu gdzieś tam, jest to rozwiązanie, jest to klucz do wszystkiego, natomiast dla nas i tak to jest za dużo, więc opieram się na tym, co zostało nam przekazane, na dowodach. Czytałam akta, jeździłam na rozprawy, znam akta, rozmawiam z ludźmi. Głos, który przed chwilą słyszeliście, to głos Anety Kupiec, siostry, starszej siostry Iwony Cygan. Rozmowę z panią Anetą będę tu jeszcze wielokrotnie przytaczać, cytować, być może puszczę wam nawet jej większy fragment. Chcę także powiedzieć, że poruszę tutaj różne strony tej sprawy. Wspomnę również o tekście, który pojawił się 2 lata temu na łamach Onetu. A mówię to teraz dlatego, że wielu z was w wiadomościach wysyła mi ustalenia, które zostały w tamtym tekście opublikowane. I chcę wam powiedzieć, że mam świadomość ich istnienia i na pewno o nich wspomnę i będzie o tym dość spory fragment tej całej opowieści, także spokojnie. Też jestem tego świadoma i opowiadam tę historię z różnych perspektyw. Na razie to, co słyszycie, to historia, którą znam ze strony rodziny, ze strony prokuratury, na podstawie ustaleń, które w tej chwili znam. Ale żeby poprzeć też i uzmysłowić wam słowa, jak właściwie to sens słów pani Anety, na temat tego, jak ta sprawa jest skomplikowana, jak bardzo wiele jest w niej szczegółów, zawirowań, jak wiele jest też nieścisłości w różnego rodzaju komunikatach, to zacznę od tego, jakie ja nieścisłości podałam wam w tym podcaście. Pierwsza to taka, że w ostatnim odcinku zakończyłam historię i opowieść telefonem, który mama Iwony odbiera w domu po jej śmierci. Ma rozmawiać z Renatą, która mówi do niej pamiętne słowa. Z takiego czegoś tyle się stało. Siostra Iwony Cygan, Aneta, napisała do mnie po opublikowaniu tego odcinka, że te słowa miały paść do innych ludzi w dniu, w którym wiadomo było, że Iwona nie żyje i miała w towarzystwie innych osób coś takiego powiedzieć. Druga natomiast kwestia, którą chcę sprostować, to, że świadkowie, którzy przebywali wówczas i biwakowali nad Wisłą, zostali odnalezieni. To też pokazuje, jak dziennikarze, którzy nawet pracują na podstawie akt i pracują w porozumieniu z rodziną, czasami mogą pewnego rodzaju rzeczy albo przeoczyć, albo źle zapamiętać i potem, nie wiem, po wypuszczeniu filmu dokumentalnego, czy po wypuszczeniu programu w telewizji, czy napisaniu książki, nie są w stanie już potem tego sprostować. Więc ja chcę to sprostować, że faktycznie dane tych osób, które biwakowały nad rzeką, zostały ustalone faktycznie. Przesłuchano wszystkie te osoby. Byli to mieszkańcy Skarżyska Kamiennej. Było to kilka osób, które jednak niczego tamtej feralnej nocy nie słyszały, czy niczego, co wzbudziłoby ich niepokój, czy uwagę, co rozbudziłoby ich ze snu. Być może brzmi teraz trochę naiwnie, ale w tej sprawie naprawdę jest tak wiele rozbieżności, tak wiele różnych zagadek, wątpliwości dotyczących na przykład różnego rodzaju zeznań. Są świadkowie, którzy są wiarygodni, a ich zeznania są trudne do jakby przyjęcia, do uwierzenia. Są też tacy świadkowie, których zeznania są bardzo wiarygodne, brzmią bardzo wiarygodnie, ale i sami świadkowie nie są wiarygodni. Zobaczycie w dalszych częściach tej serii właściwie,
tej opowieści o sprawie Iwony Cygan, jak wiele takich sytuacji będzie miało miejsce. Mówię to na początku tego odcinka, chociaż wydaje mi się, że większość z Was mniej więcej wie, co się stało. Wie, co teraz się dzieje. Ale chcę w jakiś sposób wytłumaczyć, że czasami mogę korzystać, bo nie mam dostępu do akt, więc mogę korzystać tylko z tego, co albo sama zdążyłam dowiedzieć się, zdołałam dowiedzieć się od osób, od krewnych Iwony, albo dowiedziałam się od dziennikarzy, albo z danych, które są opublikowane z informacji w, nie wiem, książce na przykład Moniki Góry, czy w materiałach telewizyjnych takich jak 997, czy Listy Gończe, czy w wielu różnych reportażach takich jak Uwaga, Super Wizjer, materiałach Polskiego Archiwum Mix, czy materiałach magazynu śledczego Anity Gargas, czy finalnie w filmie dokumentalnym Zmowa, czyli najnowszym filmie, który na temat tej sprawy powstał. To, co chcę przede wszystkim osiągnąć, publikując te odcinki w taki sposób, to to, żeby oddać narrację, jaka wokół tej sprawy panuje, ale też przede wszystkim przekazać informacje, które też nie pojawiły się jeszcze w mediach. Oczywiście nie są to jakieś szalenie wiadomości, które zmieniają postać rzeczy, ale jednak są pewnego rodzaju ustalenia, które, nie wiem, wyszły na jaw niedawno, a o których media jeszcze nie powiedziały, albo na przykład, które wiem od dziennikarzy, którzy nie opublikowali tego na przykład, albo nie zamieścili w materiałach. Traktujmy tę serię jako uzupełnienie, czy jako zebranie różnego rodzaju narracji w całość i postarajmy się sami wyciągnąć wnioski, bo ostatnio słyszałam bardzo ciekawe hasło: nie ma przypadków, są tylko znaki, i wydaje mi się, że w tej sprawie tych znaków jest bardzo wiele. Dalsze dni, które mijają po zabójstwie Iwony, właściwie zlewają się w jeden bardzo długi, okropny czas, którego nie warto pamiętać. Ciało Iwony zostaje zabrane do Krakowa, do Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast rodzina ma przed sobą jedno z najcięższych wyzwań – przekazanie informacji o śmierci Iwony, najmłodszej z sióstr, Małgorzacie. Małgosia, mimo że w tym momencie ma 10 lat, według opowieści rodziny, w późniejszym czasie jest odpowiedzialna głównie za to, że trzyma ich wszystkich przy życiu. To ona sprawia, że Aneta wie, że ma jeszcze dla kogo żyć, że pani Czesława również po kilku tygodniach stara się stanąć na nogi i kontynuować tą pustą i przepełnioną bólem codzienność. W książce Moniki Góry jest taki fragment, który sprawił, że wręcz prawie poczułam ten ból, który rodzina Iwony musiała czuć. Dotyczy on pana Mieczysława, ojca Iwony, który po śmierci córki całkowicie zamknął się w sobie. W pewnym momencie miał nawet wyjść przed dom, usiąść na środku drogi, ulicy i czekać, aż Iwona wróci do domu. Był to czas, w którym właściwie nie dało się żyć.
nie jest w stanie sobie nikt wyobrazić. Ja doskonale wiem, co przeżywają rodziny i jak to jest niewyobrażalny ból, strach. Ja byłam tak paniczny strach przed ludźmi. My byliśmy zamknięci w domu, każdy z nas w swoim pokoju, wszystko pozasuwane. My baliśmy się tak panicznie ludzi, że pamiętam, że jak pierwszy raz poszłam, bo nie było nic do jedzenia, ja poszłam do sklepu, żeby kupić chleb. Ja ledwo co szłam, byłam cała mokra, pamiętam. Pod ze mnie po prostu woda ze mnie leciała i doszłam do sklepu i zemdlałam. I to był taki wielki wysiłek, strach, wysiłek, no, potworny ból. To zostaje już na zawsze. Po prostu takie rodziny umierają razem z tymi ofiarami. Sekcja zwłok, bez której Iwony nie można pochować, przynosi rodzinie jeszcze więcej bólu. Przyczyną śmierci Iwony, taką bezpośrednią, jest uduszenie drutem. Ale wiadomo, że była też dotkliwie pobita i że znęcano się nad nią. Na całym ciele widać rany tłuczone. Praktycznie wszędzie ma siniaki, ma złamaną szczękę i to w dwóch miejscach. Liczne wewnętrzne wylewy, obrzęknięte płuca. Iwona umiera nie tylko dlatego, że ktoś odciął jej dostęp powietrza, uniemożliwił jej oddychanie, ale także dlatego, że dławi się i dusi własną krwią. Dopiero po wielu latach rodzina cyganów dowie się o tym, że Iwona miała obcięte włosy. Nie zauważają tego na miejscu zbrodni, nie zauważają tego nawet w trumnie, gdzie Iwona wygląda, jak to wspomina Małgorzata, strasznie, jak potwór. W jednym z materiałów filmowych Aneta wspomina, że rozpoznali Iwonę po tym, jak była ubrana, bo była tak zmasakrowana, że absolutnie nie przypominała samej siebie. Do trumny Iwony rodzina ubiera w biały strój, a na nogi zakłada jej białe nowe martensy, buty, które Iwona bardzo zawsze chciała mieć, o które bardzo dbała, które zawsze stały czyste w przedpokoju i czekały na to, żeby je założyć. Zresztą to właśnie w martensach Iwona była w ostatnim dniu i w ostatnich chwilach swojego życia. Na pogrzeb przychodzi kilka tysięcy osób. Całe miasto na ten jeden dzień zamiera. Wszyscy współczują, wszyscy płaczą. Aneta po jakimś czasie dowie się, że na końcu konduktu żałobnego Renata idzie ze swoją mamą pod rękę. Mają wesoło rozmawiać i Renata ma nie zachowywać się tak, jak można by było oczekiwać od najlepszej przyjaciółki. Oczywiście to są wrażenia obcych osób. Myślę, że zresztą co wielokrotnie mówiłam w tym podcaście, trudno czasami oceniać zachowanie kogoś na pogrzebie. Może być pod wpływem leków, może być w szoku, może być w takim stresie, że będzie zachowywał się nie tak, jakbyśmy oczekiwali. W każdym razie Renata swoim zachowaniem na tym pogrzebie zwraca na siebie uwagę. Kiedy po latach rodzina Iwony dowie się o obciętych włosach, w aktach doszukają się również wzmianki o tym, że jedyną osobą poza śledczymi i poza ekspertami czy biegłymi sądowymi, którzy o obciętych włosach Iwony wiedzieli, była właśnie Renata. Bo nie wiedzieliśmy, że Iwona miała obcięte włosy, bo kiedy tutaj doszło do identyfikacji i tak dalej, to wiadomo, w jakim była stanie, więc nie zwrócił uwagi na to, czy miała obcięte włosy, czy nie. Natomiast na pewno podczas przesłuchiwań gdzieś tam to wypłynęło i podczas przesłuchiwań i na pewno na badaniach tym waliografem też tam, że miała obcięte. I też podczas
No, widzi pani, no teraz to już tak do końca rozumiem. Nie pamiętam, ale to było, wiem, że Renata była jedyną osobą, która widziała o obciętych włosach. Musiałam znowu poszukać tych aktach, bo teraz siedziałam cały czas i poszukiwałam, jeszcze tam coś sobie przypominałam. Ciężko mi, tak, nie wiem, tutaj z prokuratury wiem, tu z policji, tu wiem, to miesza mi się po prostu czasami, co od kogo wiem, dlatego muszę po każdej rozmowie usiąść i poczytać jeszcze raz te akta, jak to wyglądało. W aktach ten wątek pojawia się wielokrotnie. Co jednak dzieje się ze śledztwem? Pierwsze zeznania w tej sprawie oczywiście składają rodzice Iwony, ale także Renata jako ostatnia wiadoma osoba, która widziała ją żywą. Renata ma wtedy tylko potwierdzić swoje zeznania, że rozstała się z Iwoną około 22 na rynku, każda poszła w swoją stronę i nic więcej oczywiście nie wie. 17 sierpnia przesłuchana zostaje Aneta, która jako ostatnia z rodziny widziała Iwonę żywą. Jest przesłuchiwana przez agresywnego policjanta, który krzykiem i słowną agresją próbuje wymusić na niej zeznania na temat chłopaków, z którymi Iwona miała się spotykać. Cały czas mówi o tym, że to na pewno chłopak zrobił krzywdę Iwonie. Na pewno taki, którego Iwona albo odrzuciła, albo wywołała w nim zazdrość. A w śledztwie podobnych hipotez pojawi się jeszcze wiele. Pierwsza, początkowo najbardziej wiodąca, to ta, że Iwonę miał zabić ktoś, kto był z nią związany. Oczywiście świadczyć ma o tym fakt, że Iwona najprawdopodobniej udała się z tą osobą dobrowolnie na miejsce zbrodni, czyli do Łęki Szczucińskiej, która od rynku oddalona jest o około 5 km. To właśnie ze swoim tajemniczym znajomym czy ukochanym Iwona ma tego wieczora wymknąć się na piknik czy na spotkanie nad rzeką. Mają wziąć ze sobą koc, to właśnie z tego koca mają pochodzić zabezpieczone na jej ciele później nitki. Dochodzi tam do jakiejś kłótni, bardzo możliwe, że Iwona odrzuca swojego ukochanego i ten nie potrafi znieść takiej obrazy, dlatego zabija Iwonę, dusi ją, pozoruje motyw seksualny i chce dziewczynę oszpecić. Ale z tego, co rozumiem, bo nigdzie nie znalazłam takiej informacji, jeżeli Iwona miała obcięte włosy, to gdzie się znajdują te włosy, które jej obcięto? Na miejscu znalezienia zwłok, które najprawdopodobniej jest również miejscem zbrodni, bo to właśnie stamtąd pochodzi drut, którym Iwonę uduszono. Zardzewiały stary drut, gdzieś wyciągnięty czy znaleziony w ogrodzeniu. Sprawca ten drut owinął wokół dwóch drewnianych, jakichś kawałków w ogóle drewna, i po to, żeby pewnie móc lepiej zacisnąć pętlę na szyi nastolatki. Więc jeżeli tam doszło do spotkania i tam doszło do zbrodni, w takim razie gdzie są włosy? Druga hipoteza to taka, że do tej zbrodni doszło w innym miejscu, a dopiero tam podrzucono ciało. Ale znowu, kto mógłby to zrobić? Zaczyna pojawiać się hipoteza, że Iwona musiała dobrowolnie wsiąść do czyjegoś samochodu lub zostać po prostu wciągnięta do tego samochodu. Kolejnym bardzo poważnie traktowanym wątkiem jest to, że do zbrodni doszło na tle satanistycznym. To 98 rok, kiedy faktycznie subkultura satanistyczna była dość popularna wśród licealistów, chociaż ja sama nie wiem, jak ona miałaby tak na dobrą sprawę wyglądać. Co prawda pochodzę z Zabrza, które graniczy z Rudą Śląską, gdzie właśnie w okolicach 2000 roku doszło tam do bardzo brutalnego zabójstwa właśnie na satanistycznym tle. To zjawisko nawet miało swoją nazwę, dalej ma do dziś, Satanic Panic. To coś w rodzaju zbiorowej paniki i strachu przed sektą czy właśnie subkulturą satanistyczną. Miała ona swój szczyt w Stanach Zjednoczonych, tam się zaczęła. Nie mówię tutaj o subkulturze, tylko o właśnie Satanic Panic.
w latach 80., gdzie właśnie wtedy doszło do największej liczby zbrodni na tym tle. Z kolei w Polsce Satanic Panic miało się nasilać bardziej pod koniec lat 90., w bardzo początkowym okresie lat 2000. Dlatego też podejrzewam, że ten wątek był mocno eksplorowany. Iwona zresztą, domyślam się, że słuchała rockowej muzyki, nosiła martensy, myślała też o glanach. Wówczas, wiem, że teraz brzmi może jak stara babcia, ale w tamtym czasie właśnie zaczynałam chodzić do szkoły razem z liceum, gdzie właśnie pamiętam, że nie było butów, które były bardziej modne niż glany. Nie było muzyki, która była bardziej, przynajmniej w mojej szkole, która była taka bardzo osadzona właśnie w tych klimatach rockowo-metalowych, muzyki, której się chciało bardziej słuchać niż metalu czy rocka. Wstyd było powiedzieć, że słucha się innej muzyki. I faktycznie byli tacy ludzie, których można by było określić właśnie mianem takich, powiedzmy, satanistyczno zafascynowanych osób. Zresztą jedna z takich osób, która chodziła do mojej szkoły, miała w ogóle taką ksywę Satan. Więc faktycznie nie uważam tego wątku za jakiś absurdalny w tej sprawie. Być może z dzisiejszej perspektywy tak możemy go oceniać, ale wówczas to była prawdziwa, może nie plaga, ale jakaś mania dotycząca tego strachu przed, właściwie to fobia przed satanistami. Zresztą no, nic dziwnego, skoro na tym tle różnego rodzaju przestępstwa i zbrodnie. Może nie było ich wiele, ale faktycznie jedna w bunkrach była bardzo, bardzo głośną zbrodnią. Ale w tym samym czasie do rodziny Iwony zaczynają docierać bardzo niepokojące wieści. Ojciec Iwony, pan Mieczysław, słyszy pewnego dnia, kiedy jest w Szczucinie na zakupach, że Iwonę zamordowała ci Austria, Klapa, ale mnie nikt nie chce słuchać na komisariacie. Te słowa pan Mieczysław traktuje poważnie, ponieważ ma je powiedzieć policjant, były naczelnik komisariatu w Szczucinie, pan Zdzisław Biskup. Pan Mieczysław jednak nie chce w to uwierzyć, przecież Iwona przyjaźniła się z Agatą K., córką starego Klapy. Czy naprawdę jej brat, a syn znajomego przyjaciela rodziny mógłby to zrobić? Szczucin zaczyna huczeć od wieści na temat tego, kto zabił Iwonę. Z kościelnej ambony pada nawet takie pouczenie od księdza, który podczas jednej z mszy ma powiedzieć, że lepiej, żeby sprawa zabójstwa Cyganówny nie wyszła na jaw, ponieważ może w nią być wciągniętych wiele różnych osób, które mają rodziny, mają bliskich, jako jedyni mają pracę i to nikomu nie jest na rękę. Kiedy za bardzo nie udaje się ustalić w śledztwie, kto miałby spotykać się z Iwoną, miał to być niby Tomek, kolega Iwony, z którym faktycznie miała mieć coś do czynienia, który miał być bardzo w nią zaangażowany emocjonalnie. Jednak ten wątek nie zostaje dobrze wyjaśniony. Dlatego też na liście potencjalnych chłopaków zainteresowanych Iwoną i takich, z którymi miała mieć kontakty, znajdują się, jak to dzisiaj wspomina rodzina, wręcz przypadkowe osoby. Jedną z takich przypadkowych osób ma być Sylwek, znajomy dziewczyn, mówię tutaj o siostrach Cygan, a kolega z klasy Anety, który ma być też podejrzewany i brany pod uwagę jako zabójca Iwony. Oczywiście wszystkie z tych osób, które zostają tak brane wręcz praktycznie z łapanki, później są wypuszczane na wolność, jednak zeznają i opowiadają o tym, że byli przesłuchiwani w bardzo brutalny sposób, w sposób, który właściwie od razu stawiał ich w roli podejrzanych, a później oskarżonych. Wymuszano na nich zeznania, próbowano wymusić przyznanie się do winy. I to przerażało właściwie wszystkich. Rodzinę także, ponieważ takie metody wzbudzały bardzo dużo kontrowersji, przede wszystkim obawy, że jeżeli tak będzie wyglądało, no to być może ktoś pod wpływem takiej presji kiedyś pęknie, przyzna się, a będzie to osoba niewinna.
co sprawi, że ktoś zostanie zamknięty w więzieniu, a prawdziwy sprawca będzie chodził na wolności. Policja nam mówiła, wiecie co, bo to zrobił pan tak, bo Iwona go odtrąciła, a to zrobił jakiś kolega tutaj. Przecież ja miałam takie informacje, takie dostawaliśmy informacje, że to, że i dziwne, i gdyby prześledzić to wszystko, to, no, to od nich wiedzieliśmy wszystko. To oni nam podawali tych wszystkich tych sprawców, nie wiadomo skąd wziętych i tak dalej. To ta osoba, to ta osoba, to coś tam. W ogóle tutaj jakieś dziwne telefony, jakieś, no to było mnóstwo po prostu takich sytuacji. Śledztwo trwa, ale właściwie niczego nowego nie udaje się ustalić. Po 2 miesiącach od zabójstwa rodzina Cyganów otrzymuje od policji ubrania Iwony. Te ubrania, które miała na sobie podczas zabójstwa. Myślę, że teraz wszyscy dziwimy się, że taka sytuacja miała miejsce. Przecież to są dowody rzeczowe toczącego się wciąż śledztwa. Ale one zostają faktycznie rodzinie zwrócone. Przywieziono spodnie, bluzkę, sweter. I niestety, nie wiem dlaczego, ale pani Czesława, jak to wspomina po latach, czego oczywiście bardzo żałowała, działała jak automat, więc dostając brudne ubrania swojej córki, z której śmiercią bardzo trudno było jej się pogodzić, bo pani Czesława przez długi czas pozostawała w takim szoku i odrętwieniu, otępieniu wręcz, wyprała te ubrania, wyprasowała, poskładała i schowała w pokoju Iwony. Po jakimś czasie po te ubrania wrócili policjanci, bo jednak stwierdzili, że to powinno być jednak zabezpieczone w archiwum czy tam w magazynie. Te ubrania oczywiście przez rodzinę Iwony zostały wydane, ale nie został po nich żaden kwit, żadne potwierdzenie wydania. I ubrania te w późniejszym czasie po prostu zaginą, nigdy już nie zostaną odnalezione. Pytanie oczywiście, jakie ślady biologiczne i czy jakieś ślady biologiczne na tych ubraniach mogły po takim chemicznym potraktowaniu jeszcze zostać, ale chociażby uszkodzenia tej odzieży mogą stanowić bardzo wiele dowodów. Z dowodów rzeczowych ocaleje jedynie para butów, które Iwona miała na sobie w dniu zabójstwa. Ale tych butów policja nie zabiera i tylko dlatego ten dowód zostanie. O sprawie zaczyna robić się głośno. 12 stycznia 1999 roku sprawą zajmuje się 997, Michał Fajbusiewicz. Zostaje wyemitowany odcinek, którego fragmenty możecie obejrzeć w bardzo wielu materiałach na ten temat. W skrócie, hipoteza, która jest tam stawiana, to ta, że Iwony miał zabić ktoś odrzucony przez nią. Na inscenizacji widzimy Iwonę, która siedzi w barze z Renatą, ale dziewczyny rozstają się około 22 i każda idzie w swoją stronę. W inscenizacji pokazana jest sytuacja i chwila, w której Iwona zostaje podwieziona samochodem, znaczy wsiada dobrowolnie do samochodu, białego samochodu, i albo jest to Łada starego typu, zresztą mylona bardzo często z Fiatem 125P, i to też tutaj się zdarza. Przypominam, że ostatnio opowiadałam podobną sytuację z zaginięciem Ani Jałowiczor, gdzie też do tej pory poszukuje się jednego z tych dwóch samochodów, bo nie wiadomo, który dokładnie to był. Ale w każdym razie do białego czy beżowego tego typu samochodu ma Iwona wsiąść. W tym samochodzie czeka na nią właśnie chłopak, którego ona przecież zna, dlatego daje się podwieźć. Ale chłopak ma ją gdzieś wywieźć, dochodzi do próby gwałtu. Nie wyklucza się, że doszło do tak zwanych innych czynności seksualnych. I niestety dochodzi do zabójstwa. Do zabójstwa, które ma być zemstą, ma być próbą oszpecenia, ośmieszenia, znieważenia Iwony. Odrzucony adorator ma w ten sposób odzyskać kontrolę nad sytuacją i ma Iwonę upokorzyć. Jest też w tym materiale opowiedziana sytuacja i historia, która pojawia się dlatego, że tak zeznają świadkowie, że
późnym wieczorem pod bar u Trabanta mają przyjechać dwa stare samochody. Jeden ma to być stary Wartburg, drugi właśnie podobny do dużego Fiata. Z tych samochodów mają wysiąść nieznani nikomu mężczyźni, którzy są napakowani. Jako że jest to lato, są rozebrani do połowy, nie mają koszulek, są obcięci na bardzo krótko, tak zwane takie karki, pakerzy. Dwóch z nich ma zostać na zewnątrz w samochodach. Ci, którzy wchodzą do Trabanta, wchodzą bardzo pewnie do tego baru, rozglądają się, po czym, nie znajdując chyba tego, czego szukali, mają szybko wybiec z tego baru, wbiec do samochodów. Jeden z nich ma wyłączony silnik, próbują go odpalić, popychają ten samochód, bo ten samochód nie chce wystartować i z piskiem opon odjeżdżają w kierunku centrum Szczucina, bo bar u Trabanta znajduje się już dalej od centrum. Jest też nazywany barem przy torach. Taka sytuacja i taka historia zostaje w 997 opisana. To właśnie w tym materiale będzie też wypowiadał się policjant Maciej Cze, który opisuje mężczyzn poszukiwanych właśnie przez 997. Też wszyscy proszą o to w programie, żeby zgłosili się świadkowie takiej sytuacji, żeby mogli określić te samochody, ustalić numery rejestracyjne, stworzyć jakieś rysopisy. Ale to właśnie też w tym programie, co dzieje się i co okaże się do tej historii kluczowe, zostaje ogłoszona nagroda finansowa w wysokości 20 tysięcy złotych za podzielenie się i udzielenie właściwie informacji na temat zabójstwa Iwony, kto ją zabił, bo raczej przyjmuje się taką hipotezę, że w zabójstwie Iwony brała udział więcej niż jedna osoba, chociażby z tego względu, że raczej trudno by było jednemu sprawcy dokonać tylu obrażeń na ciele Iwony. Do tego wszystkiego jej ciało trzeba byłoby przenieść, wpakować do samochodu, obezwładnić ją. Nie było to raczej takie proste, także tutaj już śledczy biorą pod uwagę, że może być to więcej osób. A skoro jest więcej osób, to zawsze któraś z nich może wydać drugą, myśląc o tym, licząc na jakiś łagodniejszy wyrok czy nagrodę. I ta nagroda okaże się kluczowa. Przede wszystkim dlatego, że w późniejszym czasie okaże się, że nie wiadomo, kto ją tak na dobrą sprawę ustanowił. Oficjalna wiadomość jest taka, podana w mediach, że taka nagroda została uchwalona na posiedzeniu Rady Gminy. Jednak później okaże się, że żadnej tego typu narady czy tam uchwały nie podjęto i nigdy z gminy pieniądze w żaden sposób nie mogłyby na taki cel wypłynąć, ponieważ nie było takiego postanowienia. W 997 pada informacja, że część tej nagrody też ufundował lokalny przedsiębiorca. Okazuje się, że chodzi tutaj o właściciela firmy Tankpol, która jest faktycznie w Szczucinie jednym z głównych pracodawców, jest dużym przedsiębiorstwem, które zajmuje się szeroko pojętą tematyką czy działalnością związaną z paliwami. Dlaczego ta nagroda ogłoszona 12 stycznia 1999 roku jest taka kluczowa? Ponieważ dzień później w Szczucinie znika Tadeusz Drab. To znany wszystkim w Szczucinie człowiek, ponieważ często przebywa właśnie też na rynku, lubi wypić, to właśnie na tym rynku często pije, chodzi po lokalnych barach, czyli barze u Trabanta, chodzi do czasami zajazdu leśnego, czy do baru u Macha. Lubi wypić najczęściej wódkę, więc często znajduje sobie kolegów właśnie do kielicha, bo lepiej zawsze taką wódkę wypić w kilka osób. 13 stycznia jest widziany w barze u Trabanta. Tam ma pić z kimś wódkę. Później wychodzi z tą tajemniczą osobą, której nie udaje się ustalić. Wsiada do samochodu i znika. Tadeusza Draba poszukują wszyscy. Jego brat, ojciec, partnerka, ale też policja prowadzi w tym kierunku śledztwo. Być może miał długi, być może podjął decyzję, że chce się odciąć od rodziny. Jest dorosłym mężczyzną, właściwie bez żadnych większych zobowiązań, może po prostu chciał zacząć nowe życie. Ale 5 maja 1999 roku, 9 km od Szczucina,
zostaje wyłowione z Wisły ciało Tadeusza Draba. Widać, że przebywało w wodzie bardzo długi czas i istnieje podejrzenie, że ciało było czymś obciążone, ponieważ przez długi czas nie wypłynęło. Śmierć Tadeusza Draba na początku rozpatrywana jest jako nieszczęśliwy wypadek, jednak finalnie staje na tym, że Tadeusz Drab najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Po śmierci Tadeusza Draba, siedząca w restauracji w Zajeździe Leśnym Małgosia, najmłodsza siostra Iwony, ma być zaczepiona przez lokalnego pijaczka, który w tym barze przebywa i który ma jej powiedzieć, że nigdy nie wyjdzie na jaw, kto zabił jej siostrę. Oburzona Małgosia ma wtedy go zapytać, dlaczego, jeśli pan wie, kto zabił moją siostrę, niech pan powie. I wtedy on ma stanąć i ze łzami w oczach pokazać gest podcinania gardła. Co więcej, kilka osób w Szczucinie zwraca uwagę na to, że w niedługim czasie od zaginięcia Tadeusza Draba na środku rzeki, to nie jest lato, płonie łódka. Łódka należąca do Józefa K., starego klapy. Śledztwo w sprawie śmierci Tadeusza Draba w żaden sposób nie zostaje powiązane ze śmiercią Iwony Cygan. Nawet wtedy, kiedy pojawiają się zeznania świadków, którzy mówią o tym, że Tadeusz Drab dzień po emisji 997 w telewizji ma mówić o tym, że niedługo będzie bogaty, bo on wie, kto zabił Iwonę Cygan. Skąd jednak mężczyzna, który w żaden sposób nie miał związku z 17-latką, miałby wiedzieć, co się w tej sprawie stało? Ale tuż przed zaginięciem Tadeusza Draba w Szczucinie ma miejsce jeszcze jedna bardzo dziwna i bardzo niepokojąca sytuacja. 4 stycznia 1999 roku dwóch nastolatków, szczucińskich chłopaków, zostaje bardzo ciężko pobitych. Kiedy przychodzą na policję, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i mówią o tym, że do tego pobicia doszło na wałach, tuż obok miejsca, gdzie Iwona Cygan została znaleziona martwa, a pobicia miał dokonać młody klapa, trabant i dziewczyna młodego klapy, czyli Amanda. Do tego pobicia miało dojść w wyniku tego, że Amanda poczuła się przez jednego z tych chłopaków, czy przez któregoś z tych chłopaków znieważona i sprawiedliwość postanowił wymierzyć właśnie młody klapa razem z trabantem. Ale kiedy tylko nastolatkowie mówią o tym, kto miał dokonać tego przestępstwa, nagle policjanci zmieniają taktykę, już nie przesłuchują tak chętnie poszkodowanych, tylko biorą ich na badanie alkomatem, mimo że nic nie wskazuje na to, że są nietrzeźwi, a poza tym to oni są ofiarami. Po złożeniu jakichś bardzo lakonicznych zeznań i podpisaniu protokołów zostają wypuszczeni do domu. Natomiast wskazani przez nich sprawcy zostają przesłuchani w roli świadków, wypuszczeni do domu. Nikt w Szczucinie nie łączy sprawy pobicia nastolatków ze sprawą zabójstwa Iwony. Mimo że dochodzi do tego pobicia niemalże w tym samym miejscu, w którym Iwonie odebrano życie. Ale rodzinę Iwony Cygan zaboli jeszcze jedna rzecz. I ten cios ma nadejść 8 lipca 1999 roku, kiedy prokurator prowadzący tę sprawę, prokurator Kumorowski, umarza śledztwo w sprawie Iwony Cygan z powodu braku dowodów. Rodzina stara się ze wszystkich sił, by śledztwo wznowiono. Szukają świadków, proszą o pomoc, właściwie o nią błagają, ale bezskutecznie. Życie w Szczucinie toczy się swoim leniwym rytmem i wszyscy coś wiedzą, ale to Renata niczego nie mówi. W tej sprawie przesłuchiwana jest jeszcze kilka razy i podczas jednego z przesłuchań ma wypierać się bliskiej znajomości z Iwoną. Te wersje chyba nawet przedstawiają
w 997, ponieważ Renata przedstawiona jest w niej jako niedawna, świeża, nowa koleżanka i znajomość w życiu Iwony. Przecież wiemy, że to nieprawda, że dziewczyny chodziły do tej samej szkoły podstawowej, znały się od dawna. Po prostu w podstawówce nie utrzymywały jakichś bliskich relacji, ale 2 lata w życiu nastolatki, kiedy dziewczyny się przyjaźniły, to całkiem długi staż, jak na taką młodzieńczą znajomość. Rodzina Iwony czuje się osamotniona w swojej walce o sprawiedliwość. Próbują znaleźć kogoś, kto pomoże im prawnie tę sytuację ogarnąć. Jednak wszyscy, kogo proszą o pomoc, odmawia im. Nie chce brać takiego ciężaru sprawy na siebie. I państwo Cygan nie wiedzą, dlaczego wszyscy tak twardo odmawiają. Pewnego dnia Aneta Kupiec udaje się na komendę w Dąbrowie Tarnowskiej i sytuacja, która wówczas ma miejsce, zmieni właściwie bieg tej sprawy. To właśnie po tej wizycie sprawą zajmuje się Archiwum X z Krakowa. To był dokładnie 2007 rok, końcówka 2007 roku. Dostałam wezwanie na przesłuchanie do Dąbrowy Tarnowskiej. Pamiętam doskonale tą datę, dlatego że to był taki przełom, bo wtedy, znaczy przełom, nie przełom, Archiwum X się wtedy zainteresowało tutaj sprawą śmierci Iwony i weszłam do komisariatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan tak wtedy mnie przesłuchiwał i powiedział, wyszliśmy do takiego pomieszczenia, pokoju i pamiętam pierwsze co, zanim otworzyłam w ogóle i zaczęłam coś mówić, otworzyłam buzię, on do mnie powiedział, tylko jak ktoś wejdzie, to milczymy i nie mówimy, nie mogą paść nazwiska tutaj Trabant, dlatego że ściany mają uszy i proszę mi wierzyć, co chwilę ktoś wchodził i ten pan policjant do mnie mówi, tak nie będziemy, bo nie da się tak rozmawiać i dał mi numer telefonu do Archiwum X, żebym się z nimi skontaktowała i z nimi porozmawiała, bo te nazwiska nie mogą tutaj paść w tym komisariacie.